11 pracodawców z Niemiec i z Czech, 2 pracodawców czeskich, 9 niemieckich i jeszcze jedna instytucja z Niemiec, która też prowadzi nabór w imieniu pracodawców tutaj przy granicy. Rekrutacja jest od pracowników produkcyjnych, pomocniczych, aż do inżynierów, także cały przekrój przez różne zawody. Jak dzisiaj wygląda zainteresowanie takimi targami? No, zainteresowanie jest, myślę, zgodne z naszymi oczekiwaniami. Cieszy nas to przede wszystkim też, że oprócz tego, że jest sporo osób, to jest też tak, że te osoby przychodzą przez cały czas, że nie jest tak, że na początku jest bardzo dużo ludzi, a potem pracodawcy już oczekują na klientów i tak dalej. Mamy już teraz 3 godzina prawie targów i ciągle jest sporo osób, także to nas cieszy. A jakby pani porównała poprzednie targi? Myślę, że bardzo podobnie jak w poprzednich latach. Z tym, że coraz lepsi jakby klienci przychodzą, coraz lepiej poinformowani. No właśnie, jaka to jest grupa ludzi? O tym, czego mogą oczekiwać od pracodawców i coraz lepiej wiedzą, jak siebie przedstawić tym pracodawcom. Jaka to jest grupa ludzi? Wykształconych czy z średnim wykształceniem? Różnie. Specjaliści? Jest sporo osób, które nie mają kwalifikacji, ale znają język na przykład. Są osoby, które mają już jakieś kwalifikacje zawodowe. Dużo osób jest też, widzę, chętnych na podnoszenie swoich kwalifikacji. Mamy tutaj firmę, która oferuje taką możliwość. Rozumiem, że każdy może przyjść, mimo że to są targi pracodawców zagranicznych i nie musi znać języka, żeby mógł porozmawiać. Tak, bo zapewniamy polskojęzyczną obsługę stoisk, bo albo pracodawca ma u siebie jakiegoś pracownika, który mówi po polsku, albo zapewniamy tłumacza na stoisku. Znaczy porozmawiać każdy może. No niekoniecznie ta osoba, która nie zna języka, dostanie tą pracę, ale może spytać i przynajmniej się z wiarygodnego źródła upewnić, że jednak bez tego języka to ciężko. A czy dzisiaj już może pani powiedzieć, jakie największe zainteresowanie tutaj stoisko wzbudziło? Trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem, bo ja stoję tutaj na stoisku naszym. Będziemy zbierać takie informacje od pracodawców, to później sobie porównamy, bo pytamy ich o to, ile osób odwiedziło ich stoisko, z iloma osobami rozmawiali, ile życiorysów zebrali, ile osób są gotowi zatrudnić. Także takie informacje będziemy zbierać na zakończenie targu. A proszę jeszcze powiedzieć dla tych, którzy dzisiaj nie mogli tutaj dotrzeć, gdzie mogą szukać kontaktu i w jaki sposób dotrzeć do Was? Myślę, że najlepszym źródłem informacji jest nasza strona internetowa www.eures.dwup.pl, gdzie są oferty pracy zagraniczne, są informacje, jak szukać pracy za granicą, są kontakty do doradców EURES, także tam jest wszystko, wszystkie informacje o naszych wydarzeniach, o dniach doradczych, po prostu wszystko, co związane z pracą za granicą, tam na tej stronie jest. Daniel Machnik, powiatowy urząd pracy w NES-ie województwa polskie. Przyszedłem dzisiaj do tego miasta, aby swoją ofertę wystawić, czyli mamy ofertę pracy dla osób, które mieszkają w pobliżu właśnie Opolszczyzny, powiat Nyski, w okolicy. Obecnie szukamy pracowników do Skarbimierza, to jest miejscowość koło Opola. Tam szukamy pracowników na produkcję. Dodatkowo szukamy też pracowników do takiej dużej sieci handlowej na stanowisku sprzedawca. Takie targi coś dają? Jak najbardziej dają, sami organizujemy takie targi i z doświadczenia widzimy, że po takich targach pracy dziesiątki, jeśli nie setki osób podejmują pracę, czy to w Polsce, czy za granicą. Jak najbardziej widzę celowość organizowania takiego przedsięwzięcia. Pani znalazła coś ciekawego dla siebie? Ja tak właśnie myślę w takiej branży krawieckiej, coś takiego tam dostałam, zobaczę właśnie, czy będę próbować w tym kierunku. Ale szuka pani w Polsce, czy jednak na zachodzie? Będzie na zachodzie, bardziej. Atrakcyjniejsza jest praca? Jest, przede wszystkim może finansowo, płatniczo jest troszeczkę większe zarobki są niż tutaj w zakładach pracy. A pracowała pani już kiedyś w Niemczech czy w innym kraju? Nie, właśnie to byłoby po raz pierwszy dla mnie. Nie boi się pani jednak, że to bariera językowa, no, a wie pan, zmiana środowiska? Znajomi pojechali do Holandii,
nie znając ani słowa po holendersku i już po 4 lata to tak jakby po prostu byli samymi rodowitymi Holendrami, tak rozmawiają płynnie. Pani zna jakiś język? Czy uczy się pani? Staram się troszeczkę po angielsku, tak tego typu, że akurat po angielsku tutaj w żaden sposób nie można się dogadać. To właśnie dogadać, pracodawcy nie? chcą jednak w swoim języku ojczystym. Tak, tak, oczywiście. No, język niemiecki lub czeski. Also hallo, mein Name ist Ledhoff von der Riele GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus Deutschland, aus Leipzig. Und wir haben uns heute hier eingefunden, um Personal zu rekrutieren für den schweren Stahlbau. Ja, bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Aber das ist Firma Riele. Z Niemiec, z Polska i tutaj postanowiła właśnie szukać osób, zrekrutować do swojej firmy. Jest to branża stalowa, metalurgiczna. Czy jest duże zainteresowanie dzisiaj, jeżeli chodzi o taką pracę? Mhm. Gibt es viel Interesse an so eine Arbeit heute? Ihre Arbeit? Das Interesse, muss ich sagen, ist sehr hoch. Ja, also im Gegensatz zu anderen Messen, die wir schon besucht haben, sind wir heute sehr zufrieden. Zainteresowanie jest bardzo duże, pan jest bardzo zadowolony i w porównaniu do innych targów, na których państwo byli, to jest różnica, zdecydowanie.